W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wysłuchajmy na rozpoczęcie naszego nabożeństwa w ostatnią niedzielę roku kościelnego, w niedzielę wieczności, psalmu 126, który jest zatytułowany Smutny siew, radosne żniwa. Gdy Pan sprawił, że powrócili wygnańcy na Syjon, wydawało się nam, że śnimy. Wtedy nasze usta były pełne śmiechu, a języki radości. Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonał dla nich wielkich czynów. Pan dokonał dla nas wielkich czynów i napełniło to nas radością. Panie, spraw, by powrócili nasi wygnańcy jak strumienie w ziemi Negeb. Ci, którzy sieją zapłakani, radośni zbierać będą. Kto idzie i płacze, niosąc worek ziarna, powróci radosny, niosąc swoje snopy. Chwała niechaj będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Korząc się teraz przed Bożym Majestatem, wyznajmy wobec Boga i wobec naszych bliźnich wszystkie nasze grzechy, które popełniliśmy myślą, mową, czynem lub zaniedbaniem. Boże nasz i Panie, Stwórco nieba i ziemi, Ty, który stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo, w poczuciu naszych win i grzechów teraz korzymy się przed Tobą i z serdeczną skruchą do Ciebie wołamy. Panie, zmiłuj się. Synu Boga żywego, Panie nasz Jezu Chryste, Ty, który odkupiłeś świat, a nam, grzesznikom, swoją ofiarą na krzyżu zjednałeś łaskę i pojednałeś nas z Ojcem, Ciebie błagamy. Chryste, zmiłuj się. Duchu Święty, Ty, który oświecasz grzesznych ludzi i znasz najgłębsze tajemnice naszych serc, wyznajemy przed Tobą ze skruchą i pokorą moja wina, moja wina, moja wielka wina. Boże Ojcze, w Trójcy Świętej Jedyny, bądź nam miłościw, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zmiłuj się, Boże, zmiłuj nad nami łaskę. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg w Trójcy Świętej jedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty, który w niezgłębionym miłosierdziu swym obiecał odpuszczenie grzechów wszystkim, którzy ze szczerą skruchą i z prawdziwą wiarą do Niego się zwrócą,
Niechaj zmiłuje się nad nami, wyzwoli nas od grzechów i utwierdzi darem łaski ku wiecznemu zbawieniu naszych dusz przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Bądź cześć Ojcu przedwiecznemu i Synowi dajmy chwałę i Duchowi cześć świętemu teraz i przez wieki całe. Niech Pan będzie z wami. Módlmy się. Panie nasz i Ojcze, zgromadziliśmy się dzisiaj w ostatnią niedzielę roku kościelnego, by Ciebie chwalić i Tobie podziękować. Oddajemy Ci cześć za to, że Słowo Twoje, Twoja Ewangelia często świeciły wśród nas, że Twoje Słowo mogło być bez przeszkód nam zwiastowane, a Twój stół był przygotowany dla wszystkich pragnących, których zapraszałeś. Mogliśmy się gromadzić i żyć jako Twój lud, starzy i młodzi, rodzice i dzieci, ci, którzy wyrośli w tej społeczności i Ty, i ci, którzy niedawno dołączyli do nas. I Tobie, Panie, za to dziękujemy. Dzisiaj, gdy oczekujemy Adwentu, przyjścia Twego Syna, wdzięczni za Twe miłosierdzie, którego zaznaliśmy, prosimy o Twą łaskę. Czas powoli się wypełnia. Twój Syn ma przyjść. A my, smutni, zafrasowani, ogarnięci naszymi codziennymi troskami, owładnięci lękiem przed chorobami, przytłoczeni niepewnością o jutro. W pokorze przyznajemy, że nie zawsze myślimy o Tobie, Twego słowa słuchamy od święta, a myśl o własnym końcu odkładamy na potem, na stare lata, a codzienność przeżywamy według swoich pragnień. A swe najlepsze lata, siły i czas marnujemy. W trosce i niepewności o przyszłość prosimy o Twoje zlitowanie, zmiłowanie i przebaczenie. Spraw, byśmy patrząc na koniec rzeczy i spraw, na samych, nas samych, naszych bliskich, ludzi i zwierzęta, widzieli jednocześnie nasz nowy początek. I w tej, Panie, nadziei prosimy o Twoje towarzyszenie nam dzisiaj i w każdym dniu w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Wysłuchajmy ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza, z rozdziału 65, wiersze od 17 do 25. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy,
dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał. Nie będą sądzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu. I co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im i podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. Błogosławieni są wszyscy ci, którzy słuchają i strzegą Słowa Bożego. Alleluja. Lekcję Nowego Testamentu czytam z Ewangelii Świętego Mateusza, z rozdziału 25, wiersze od 1 do 13. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo się nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec wyjdzie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia, ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Amen. Oto Słowo Boże, zastajmy w łasce i poznaniu Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, któremu niechaj będzie cześć i chwała teraz i po wszystkie czasy. Chwała Tobie, Jezu Chrystus. Po usłyszeniu i przyjęciu Słowa Bożego do naszych serc wspólnie głośno wyznajmy naszą wiarę słowami apostolskiego wyznania wiary. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Usiądźmy i zaśpiewajmy kolejną pieśń 287. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi. Amen. Wysłuchajmy fragmentu Apokalipsy Jana, rozdział 21, wiersze od 1 do 4, zatytułowany fragment Nowe niebo i nowa ziemia. Zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie ma już morza. I zobaczyłem miasto święte, nowe Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga, przygotowane jak panna młoda, przystrojona dla swojego męża. Usłyszałem donośny głos od tronu, jak mówi: oto miejsce przebywania Boga z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem, a On, ich Bóg, będzie Bogiem z nimi.
i otrze wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Boże nasz i Panie, prosimy o to, by Twoje słowo głęboko w nas wniknęło i potem by wydało owoc. By Twoje słowo dało nam nadzieję na przyszłość, by uwolniło nas od lęku przed niewiadomym. Prosimy Ciebie o dar Twojego Ducha. Amen. Dzisiejsze teksty przeznaczone na Niedzielę Wieczności, na niedzielę, ostatnią niedzielę roku kościelnego, czasami ta niedziela jest też nazywana Niedzielą Śmierci. Te dzisiejsze teksty mają nasze myśli skierować w przyszłość. Przyszłość nieznaną, nieoczekiwaną, nieuniknioną i ostateczną. Moi drodzy, nikomu z żyjących nie udało się uciec od myślenia o sprawach ostatecznych. Bo nawet jeśli odrzuci ktoś wiarę chrześcijańską i jej eschatologię, to zastąpi ją z pewnością inną wersją, może mniej przerażającą, mniej wymagającą, może mniej nieprzyjemną. Ta częsta postawa, która również jest opisana w Biblii, jedz, pij, używaj życia, bo jutro umrzesz, stara się być odpowiedzią na pytanie, co ze mną potem. I postawa ta i życie wynikające z tej postawy mówi, jest coś mocniejszego i potężniejszego niż życie. Jest to śmierć. Śmierć zwycięża życie. Jeśli więc śmierć i tak w końcu ma mnie kiedyś dopaść, to niech przeżyje to swoje życie według prawdy. Ciesz się życiem, póki trwa. A co mówi chrześcijanin albo człowiek duchowej głębi, którego wiara, którego przeświadczenie również zadaje pytanie, co będzie ze mną po mojej śmierci? Jest pewien tego i życiem stara się to pokazać. Jest ktoś potężniejszy i mocniejszy niż śmierć. To żyjący Bóg, albo ten ktoś, którego nazywam Bogiem, który nawiedził ten świat w Jezusie Chrystusie. On jest życiem. On je przemienia i odnawia. Jeśli więc On, ten, którego nazywam Bogiem, spotyka mnie w miłości i chce tylko miłości w zamian, to chciałbym przeżyć swoje życie według prawdy, kochaj Boga w Jezusie i swego bliźniego. Moi drodzy, nasz pogląd na przyszłość i na to, co Bóg lub śmierć lub ktoś lub coś uczynią w dniach ostatecznych, mają duży wpływ na nas. Tak się dzieje, ponieważ nasz pogląd dotyczący przyszłości kształtuje nasze życie w teraźniejszości, tu i teraz. Zwykle myślimy, że to nasza przeszłość, czyli historia, formuje naszą teraźniejszość, nasze zrozumienie spraw czy nasze czyny. Tak jest z pewnością, jednak tylko do pewnego stopnia, bo również nasze zapatrywanie na kwestie przyszłości również popycha nas naprzód. Gdybyśmy nie wierzyli, że nie ma powodu do nadziei, że nie mamy żadnego powodu, by żyć jutro, to dzisiaj nie wstalibyśmy z łóżka. Człowiek potrzebuje nadziei, która wprowadza go w Bożą przyszłość i nadaje sens, znaczenie i ważność wszystkiemu, co przeżywa codziennie.
udziela mu także pokoju i radości, której bardzo mocno potrzebuje, stojąc w obliczu własnej śmierci i tego, co po niej. Człowiek o ufności w Boże prowadzenie wie, że w zmartwychwstaniu Jezusa Boża przyszłość już się ukazała, już została nakreślona. A więc zmartwychwstanie Jezusa zapewnia wierzącego o zmartwychwstaniu, o Jego zmartwychwstaniu. Oznacza pokonanie zła, grzechu, śmierci i wszystkich wrogich Bogu sił i zjawisk. Tak więc wierzący albo człowiek o duchowej głębi żyje tu i teraz spokojny, że jego przyszłość jest już zapewniona i zabezpieczona. Bóg w Chrystusie zatriumfował nad każdą mocą, która może wierzącego skrzywdzić i zniszczyć. Moi drodzy, na takim przekonaniu zbudowana jest nadzieja wiary. To nadzieja dotycząca przyszłości, ale ukorzeniona w przeszłych czynach Boga ukazanych w zmartwychwstaniu w Jezusie, która sprawia, że chce nam się żyć, chce nam się walczyć i doświadczać wszystkiego tu i teraz, w teraźniejszości. Słyszymy często: Chrystus jest naszą nadzieją. Cóż to oznacza? Oznacza to, że nasz pogląd dotyczący przyszłości i zapewnienie, które otrzymujemy w naszej wierze, sprawia, że możemy żyć chrześcijańskim życiem w wolności, odwadze, pokoju i radości. To również oznacza, że Bóg jest z nami w Chrystusie przez swojego Ducha, a to wielka pociecha i wyzwanie wszędzie i zawsze. Ta wolność, moi drodzy, i spokój, i odwaga pozwalają nam w wyjątkowy sposób odczytać opisy końca świata umieszczone w Biblii, a jest ich dość dużo. Jako ufni w prowadzenie Boże, mający ten spokój, i tę radość i tę pewność, zdajemy sobie sprawę z tego, że Biblia nigdy nie miała zamiaru udzielić nam szczegółowych podpowiedzi, kiedy i w jaki sposób nastanie koniec świata, lub nigdy nie miała zamiaru udzielić nam jakiegoś scenariusza następujących po sobie wydarzeń towarzyszących końcu świata. Zamiast tego Biblia chce przekazać nam wszystkie wskazówki potrzebne nam, by bez lęku stawić czoła przyszłości. Nie jest ważne, kiedy i jak, ale ważne, w jakim stanie naszej duszy będziemy mogli te doświadczenia przeżywać. Wszyscy chrześcijanie zgodnie wyznają w kredo, które przed chwilą wyznaliśmy, iż wierzą, że Jezus Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. To jest ten jeden z nielicznych, pewnych momentów w tym boskim rozkładzie jazdy dni ostatecznych. On wróci na ziemię. Nowy Testament przedstawia to zdarzenie w sposób bardzo plastyczny, bardzo barwny, czasami przerażający, niezrozumiały, a który niestety był wykorzystywany i nadużywany przez wieki, przez wszystkie kościoły. Koniec tego świata będzie preludium do ustanowienia nowego nieba i nowej ziemi, które będzie trwało pod znakiem wiecznej obecności Boga i szalom, czyli tego pokoju i sprawiedliwości. I w tym właśnie spoczywa ta chrześcijańska nadzieja i zapewnienie, i stąd ta prośba: przyjdź królestwo Twoje. No właśnie, kiedy On przyjdzie? Pytano przez tysiąclecia.
Nie wiemy tego. Wiemy jedynie, że Jezus pewnego dnia przyjdzie. Lecz naszym zadaniem czy celem nie jest dowiadywanie się, tak jak już mówiłem, kiedy to się stanie, ale w jakim stanie duszy, umysłu i ciała On mnie wtedy zastanie. Tak więc akcent położony jest na czuwaniu, na byciu gotowym, ale nie siedząc na walizkach, ale aktywnie uczestnicząc w życiu świata i Kościoła. Nasz czas oczekiwania na Jezusa ma przebiegać pod znakiem służby Chrystusowi. I choć wiemy, że nie wszystko się udało i że w przyszłości również popełnimy ogromną ilość błędów, że nie wszyscy nas kochali, kochają i pokochają, i że nie wszystkich uszczęśliwimy, to jednak nie jesteśmy zwolnieni z nakazu czynnej miłości w stosunku do całego stworzenia. Moi drodzy, przyjście Jezusa jest imminentne. Imminentus, imminent oznacza, że może zdarzyć się w każdym momencie. Lecz nie oznacza to, że jest natychmiastowe. Przecież mogą minąć jeszcze wieki, aż Jezus przyjdzie. Ale, moi drodzy, jedno jest pewne. Jego przyjście jest już bliżej niż na początku naszego nabożeństwa. Moi drodzy, żyjemy w czasie pomiędzy już, a jeszcze nie. To znaczy, z jednej strony wołamy: przyjdź, Panie Jezu, Maranata. A z drugiej strony prosimy cicho: nie, Panie, jeszcze nie. Pozwól mi przeżyć jeszcze jeden dzień. Pozwól mi obudzić się przy ukochanej osobie. Pozwól mi patrzeć, jak moje dzieci, moje wnuki wzrastają. Pozwól mi nacieszyć się jeszcze tym życiem. Jeżeli już dostaniemy ten czas, by żyć, by tutaj być, to w tym czasie służymy Chrystusowi w Kościele i jako Kościół, głosząc Ewangelię i w świecie, i w światu, w czynnej służbie na rzecz współczucia, sprawiedliwości, pokoju. W tych czynach każdy ma swój udział. Udział w Bożym panowaniu. Otrzymujemy, ustanawiamy, jesteśmy świadkami tego przedsmaku przyszłego Królestwa. Moi drodzy, rozmawiałem o eschatologii, właśnie o tych sprawach, z jednym z naszych parafian. I w pewnym momencie zapytał: no nie wiem, co wspólnego ma to wszystko, co stanie się u końca czasów, z moim życiem tu i teraz. Bo przecież jeśli wciąż tkwię myślami w sprawach przyszłego świata, to czy przypadkiem nie tracę z oczu i nie marnuję tych chwil mojego życia tu i teraz? Myślę, że jest to potrzebne i ważne pytanie, bo prawdopodobnie niejednokrotnie stoimy na rozdrożu pomiędzy tym, co teraz, a tym, co ma przyjść. Jeśli chodzi o to pytanie, to ja mocno wierzę w to, że pewność, iż nastaną nowe czasy w przyszłości, czy to za mojego życia, czy już po moim odejściu z tego świata, sprawia, że większość z nas, i ja również, staram się żyć życiem odpowiedzialnym za siebie, za bliźnich, sąsiadów, mieszkańców całego świata, całego stworzenia, ludzi i zwierzęta. Nie chodzi o bierne czekanie na koniec, ale aktywne doprowadzenie do poprawy tego świata już teraz i z ufnością jej oczekiwania. A po drugie, moi drodzy, jako chrześcijanie, bezpieczni, o tym bezpieczeństwie przed chwilą mówiłem, bezpieczni w swej eschatologicznej nadziei, żyjemy bez lęku, a w odwadze, niczym nie związani, lecz wolni. W taki sposób, moi drodzy, nie uda nam się jednak przeżyć naszych dni,
Jeśli nie uświadomimy sobie w świecie w świetle tej przyszłości, które rzeczy i sprawy są naprawdę ważne i które trzeba zrobić czy dokończyć, a które nie warte są zachodu. Tak więc, moi drodzy, pomyślmy w tę ostatnią niedzielę roku kościelnego, na tydzień przed rozpoczynającym się Adwentem, czy sprawy i rzeczy postrzegane jako ważne i tak niezbędne są nimi naprawdę. I pozwólmy, by światło Jezusa pokazało nam prawdziwą wartość spraw i rzeczy. Amen.
Przyjmijcie życzenie pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Panu i Zbawicielu naszym, Jezusie Chrystusie. Amen. Usiądźmy i zaśpiewajmy pieśń numer 267. Módlmy się. Panie nasz i Ojcze, dziękujemy, że dałeś nam przeżyć kolejny rok kościelny. Pozwoliłeś przejść nam jeszcze jeden kawałek drogi w naszej podróży życia.
Dziękujemy za wszystko to, czego doświadczyliśmy, zaznaliśmy, dotknęliśmy, spróbowaliśmy, co dawało nam radość i przyjemność, nauczyło nas nowego, utwierdziło w dobrym starym, wzbogaciło, wzmocniło i wypiękniło. Dziękujemy za wszystkich, których spotkaliśmy na drodze, ich wpływ na nas, poczucie bezpieczeństwa i miłość. Tak, za miłość, Panie, dziękujemy. Prosimy za naszych braci, za nasze siostry, którzy w najróżniejszy sposób pracują wśród Twego ludu. Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom służby zdrowia. Udzielaj im i podtrzymuj w nich dary ducha, ich wiarę, umacniaj miłość i odnawiaj nadzieję. Prosimy za Twój zbór, społeczność powołanych i wybranych. Nie pozwól, byśmy usnęli w codzienności swych nawyków, upadli w ciemności zwątpienia i zamknęli się w mroku kłótni i niechęci wzajemnej. Prosimy o tych, którzy stracili nadzieję, którzy już nikogo i niczego nie oczekują w życiu, którzy widzą, że zmarnowali swoje życie i nie są przygotowani na koniec swej podróży. Prosimy o tych, którzy przeżywają ciężki czas w swych relacjach z innymi, którzy się boją, którzy targani są niepewnością. Prosimy również o tych, którzy są tak pewni i stali w swych przekonaniach, że nikt i nic nie jest w stanie zmienić ich serc i umysłów. Uzdrów chorych, pociesz zasmuconych, podźwignij upadających, nasyć głodnych, udziel sprawiedliwości poniżonym. A przede wszystkim, Panie, prosimy, byś pozwolił ujrzeć w radosnym zaskoczeniu każdemu z nas, że każdy koniec jest nowym początkiem, że koniec jest zaledwie przecinkiem wreszcie zdania. Prosimy Ciebie, Panie, o naszych bliźnich, o wszystkich, których w tym roku pożegnaliśmy. Wspomnij, Panie, wszystkich, którzy zginęli we wszystkich wojnach, konfliktach, i tu blisko, i tam daleko. Wspomnij, Panie, wszystkich, którzy potopili się w morzach, oceanach, próbując osiągnąć bramy królestwa, bramy dobrobytu w Europie, w Ameryce, wszędzie, gdzie im się nie udało. Prosimy, Panie, za wszystkich tych, którzy prosić już nie mają siły, nie mogą i już nie chcą. Wszystkich, Panie, i żyjących, i tych, którzy są przy Tobie, ogarnij swoją wieczną miłością. I prosimy, Panie, wysłuchaj, gdy wszyscy do Ciebie wołamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie.
niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da swój pokój. Amen. Usiądźmy i wysłuchajmy ogłoszeń. Moi drodzy, nabożeństwo w pierwszą niedzielę Adwentu, czyli 29 listopada, za tydzień, rozpocznie się o godzinie 10.30 i poprowadzi je ksiądz Roman Lipiński. Zajęcia szkoły niedzielnej odbywają się w trybie zdalnym, równolegle z nabożeństwem. Dyżury diakonii są zawieszone, ale z przewodniczącą diakonii Marzeną Matejką można się skontaktować telefonicznie i mailowo. Osoby, które potrzebują pomocy w zakupach i w ogóle w opiece, i osoby chętne do robienia zakupów proszone są o kontakt z diakonią lub proboszczem. W środę 25 listopada studium biblijne odbędzie się o godzinie 18, a zajęcia na temat nauki Kościoła o godzinie 19, oczywiście również w trybie zdalnym. Zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się przez Skype w czwartek 26 listopada o 19. Transmisje telewizyjne nabożeń z kościołów ewangelicko-augsburskich odbywają się w każdą niedzielę w TVP3 o godzinie 15.50. Dzisiaj nabożeństwo zostanie nadane z ewangelicko-augsburskiego kościoła Marii Panny w Legnicy. W związku z odwołaną kwestią na cmentarzu zachęcamy osoby zainteresowane wsparciem renowacji zabytków cmentarza o wpłacanie ofiar na konto parafii z dopiskiem darowizna na cele kultu religijnego Kwesta na cmentarzu 2020. Moi drodzy, to jest bardzo ważne miejsce, zwłaszcza dzisiaj w Niedzielę Wieczności, Niedzielę Śmierci, w ostatnią niedzielę roku kościelnego. Warto pomyśleć o tym naszym miejscu, do którego większość z nas tam trafi. Chcielibyśmy, by to miejsce było właśnie świadectwem życia naszych braci i sióstr, jak również świadectwem troski i odpowiedzialności żyjących jeszcze braci i sióstr, czyli nas, za piękno i niepowtarzalność tego miejsca. Ofiary na paczki świąteczne dla dzieci można wpłacać na konto parafialne z dopiskiem Gwiazdka dla dzieci 2020. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 215 zł i również kolektę można wpłacać na konto parafialne z dopiskiem Kolekta z dnia 22 listopada 2020. Kolejne kolekty niedzielne też można wpisywać z odpowiednią datą odpowiedniej niedzieli. Życzenia urodzinowe, moi drodzy. W minionym tygodniu urodziny obchodzili nasi parafianie i nasze parafianki: Ada Bańkowska, Andrzej Pitner, Anna Polińska, Krystyna Gessner, Elżbieta Skierska, Jarosław Zuzga i Blanka Świderska. Wszystkim naszym braciom i siostrom życzymy przede wszystkim zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i poczucia tego towarzyszenia Boga w ich życiu. Bardzo wszystkiego życzymy, wszystkiego najlepszego. I moi drodzy, jak zawsze w Niedzielę Wieczności wspominamy naszych zmarłych. Wspomnę dwie osoby, które zmarły już za chwilę kończącym się roku kościelnym. Pochowaliśmy, pożegnaliśmy pana Tadeusza Koskę w sierpniu tego roku, jak i również pożegnaliśmy, może nie znaliście tego człowieka, ale ja znałem jako pastor, jako duszpasterz parafii w Strzelnie i w Strążnej. Pochowaliśmy w tym roku Hartmuta Wernera, który był członkiem parafii w Strzelinie, a po wojnie jako młody chłopak wyjechał do Niemiec i tam mieszkał w Hildesheim. Pożegnaliśmy go 11 października 2020 roku. Wspominamy więc i Tadeusza, i Hartmuta jako osoby, które
ogromny wpływ wywarły na swoich bliskich, swoich przyjaciół, również na swoje parafie, swoje kościoły. Dla mnie osobiście pan Hartmut i pan Tadeusz byli bardzo bliscy. Jesteśmy myślami i modlitwą z bliskimi zmarłych, Tadeusza i Hartmuta. To tyle ogłoszeń, życzeń i wspomnień. Przyjmijcie jeszcze życzenie na drogę. Idźmy w pokoju, miłujmy się wzajemnie tak, jak Chrystus Pan nas umiłował. O dobrze czynieniu i miłosierdziu nigdy nie zapominajmy, bo to są ofiary naszych rąk i serc, tak bardzo Bogu miłe. Amen. Na zakończenie zaśpiewamy pieśń numer 922. Amen, Boże, mech.